Halleluja. Witam was, siostry i bracia. Witam wszystkich gości po raz pierwszy. Witam wszystkich za kamerą. Widzę, że nie ma nas dużo. Wirus, choroby robi swoje spustoszenie, ale mam nadzieję, że za kamerą będzie nas dużo więcej. Tak, dzięki Marcinek. Zawsze tak jest, powtarzam, że jak tu staję na środku, to nie wiem dlaczego stres zjada człowieka i nie ma to, co by chciał powiedzieć, nie czuję się wolny, natomiast zaczyna czytać. Zanim przejdziemy do słowa, chciałem powiedzieć parę zdań o naszych dzieciaczkach, o naszych nowym, młodym pokoleniu, które tutaj robi zawsze show z przodu. Mamy u siebie w polityce kościoła, że tak nazwę, usunęliśmy pierwsze ławki, żebyśmy mogli podczas uwielbienia stać, skakać, tańczyć. Natomiast robi to nieliczna grupa osób, żeby nie mówić, że jedna, która flaguje. Natomiast nie mówię o konferencjach, bo na konferencjach to zawsze przody są pełne, ludzie skaczą, wariują. Natomiast w kościele jest tak, że boimy się, mamy swoje przyzwyczajenia, nie chcemy, co o nas ludzie pomyślą. Dlatego dziękuję Bogu za nasze dzieci, które są, które przychodzą, flagują, tańczą. Powiem wam, ja byłem wychowany w kościele powszechnym, większość was też. I tam zawsze było tak, że trzeba siedzieć w jednym miejscu, trzeba być cicho, nie wolno chodzić. Ja byłem takim trudnym dzieckiem, że nie mogłem wysiedzieć 3 minut, a co dopiero 45 minut. Także fajnie jest to, że wy jako rodzice też nie zatrzymujecie swoich dzieciaczków, a tym was, którym to przeszkadza, przepraszam, ale nie ograniczajcie ich, bo to tylko ich będzie ograniczyło od Boga, od doświadczania Ducha Świętego, a takim działaniem pokazujemy, że mogą czuć się wolni. Skłońmy na chwilę swoje ręce, kochani. Chciałbym się krótko pomodlić, żeby to dzisiejsze słowo dotykało nas. Kochany Ojcze, Duchu Święty, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś dobry. Za to, że możemy się skupiać i spotykać tutaj na tym miejscu, aby Twoje imię było uwielbione, abyśmy mogli się dowiadywać o Tobie więcej. Duchu Święty, ja tego nie widzę, ale Ty widzisz każde nasze serce. Widzisz otwarte serce, widzisz przymknięte serce, ale Ty możesz przyjść, dotknąć, zmienić, dawać do myślenia i nas budować, przemieniać. Amen. Kochani, okej, zaczynamy. Dzisiaj będę chciał mówić z Ewangelii Łukasza, z 5 rozdziału. Nasz główny werset, znaczy tekst, to będzie przypowieść o Lewim, czyli od 27 wersetu do 39. Natomiast przeczytamy też kawałek wcześniej historię o sparaliżowanym. O ile uzdrowiony, sparaliżowany i Lewi nie mają nic wspólnego ze sobą, o tyle w tych dwóch historiach jest pewna grupa ludzi, która, ta sama grupa ludzi, która ma ze sobą dużo wspólnego. I dzisiaj chciałbym o nich powiedzieć, troszeczkę nas przyrównam do tych osób i wyjaśnić, w czym, jak my myślimy tak samo, postępujemy tak samo i jak możemy to zmienić. Łukasz w swoich Ewangelii zaczyna jakby Ewangelia Łukasza zaczyna się w 5 pierwszych rozdziałach. Możemy przeczytać o narodzinach Jezusa, możemy przeczytać o chrzcie, o działalności Jana Chrzciciela, o chrzcie Jezusa. I w 4 rozdziale czytamy po raz pierwszy, jak Jezus naucza w synagodze. Czyli ogólnie w pierwszych 5 rozdziałach możemy przeczytać, jak Jezus naucza, uzdrawia. W sumie pierwszy cud jest w 5 rozdziale i powołuje pierwszych uczniów. I w Ewangelii 5 rozdział, w 17 wersecie, od 17 do 26, jest historia, jak Jezus uzdrowił sparaliżowanego mężczyznę. I to jest pierwsze spotkanie Jezusa z faryzeuszami. W wersecie 17, przepraszam, możemy przeczytać. Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy się zeszli ze wszystkich miasteczek Galilei, Judei i Jerozolimy, a moc Pana była obecna, aby ich ozdrawiać. I choć czytamy w Ewangelii Łukasza, że jest to dopiero początek działalności Jezusa, to wieść o nim się bardzo szybko rozniosła, nawet do świątyni jerozolimskiej. W tamtych czasach wieś, jak dochodziła do świątyni jerozolimskiej, to znaczy, że było coś wow, to znaczy, że było coś
ważnego, było coś dużego i nie można było koło tego przejść. I był to moment, kiedy faryzeusze mogli przyjść i posłuchać, zobaczyć, co robi Jezus. Ale zanim pójdziemy dalej do naszego głównego tekstu, chciałbym też zwrócić uwagę, że już od pierwszych ksiąg mojżeszowych, bo w Księdze Wyjścia w 40 rozdziale mamy już mowę o tym, jak Bóg kazał Mojżeszowi poświęcić namiot przymierza, jak kazał poświęcić Arama i jego synów na kapłanów. I widzimy, że od samego początku Izrael nazywał, zanim nazywał się Izrael, gdzie Bóg chciał, aby ludzie mu służyli, aby był ktoś, kto prowadzi jego lud przed nim. I poprzez, nie jestem biblistą, nie jestem znawcą prawa, więc nie chcę mówić różnych wam bajek i historii. Natomiast jeżeli coś wam się nie będzie zgadzało, zawsze jest Marek po studiach, zawsze jest pastor, tylko dzisiaj go nie męczcie telefonami. Natomiast z upływem lat i czasu, poprzez różnego rodzaju metamorfozy czy zmiany ustroju polityki, w Izraelu nie byli tylko kapłani, ale pojawili się różnego rodzaju znawcy prawa, faryzeusze. W Biblii nie mogłem dojść do początku, czy znaleźć źródła, skąd wzięli się faryzeusze, więc poszedłem na łatwiznę i wpisałem sobie w Wikipedii. A więc przeczytam wam, co pisze w Wikipedii na temat faryzeusza. Przepraszam, ale jestem po chorobie. Po hebrajsku perusim, jedno z żydowskich bractw religijnych w czasach drugiej świątyni, czyli około drugi wiek przed naszą erą, do około 70 rok naszej ery. Nazywali siebie bracia i byli w opozycji do kapłańskiego bractwa saduceuszy. Nazwa ich pochodzi od hebrajskiego słowa perusa, co oznacza po hebrajsku tego, kto się oddziela, żyjącego w separacji od osób rytualnie nieczystych, aby móc zbliżyć się do świętego Boga. A więc widzimy, że według słownika nie byli to ktoś zły. Często, kiedy słyszymy faryzeusze, czy czytamy w Biblii, wydaje nam się, nie wiem jak wam, ale zawsze mi się wydawało, że faryzeusze to byli ci źli, ci, co ukrzyżowali tylko Jezusa. Natomiast tutaj widzimy coś innego, że to byli w sumie dobrzy ludzie, chcieli dobrze. W tamtym czasie faryzeusze w Izraelu odpowiadali, aby naród żydowski przestrzegał praw, które dostali od Mojżesza. A dla przypomnienia, o ile się nie mylę, w Starym Testamencie było około 613 praw do przestrzegania, więc troszeczkę tego było, prawda? I ich zdaniem, ich rolą było to, żeby wszyscy przestrzegali zasad. Wierzyli, że grzech oddziela naród żydowski od Boga, a sposobem na bliższą więź z Bogiem jest bycie świętym. Dlatego przestrzegali wiele przepisów dotyczących szabatu, ofiar, postu. Mieli bardzo taki specyficzny sposób działania. Nawet możemy przeczytać, że byli tak bardzo skupieni, że nawet z liścia herbatu, kminku czy zioła oddawali 10%. I powiem wam więcej, faryzeusze też oczekiwali Mesjasza. Oczekiwali, że będzie wielkim przywódcą politycznym, który nadejdzie i obali cesarstwo rzymskie. I wierzyli, że będą wystarczająco dobry, że będzie wystarczająco dobry, gdy nadejdzie Mesjasz. Że oni, przepraszam, będą dobrzy, kiedy Jezus przyjdzie. Można powiedzieć, że są jak duchowa policja. I przybyli, żeby zobaczyć, co robi Jezus. Z tego punktu możemy wywnioskować, że nie byli kimś złym w Izraelu, wręcz przeciwnie. Duchowe osoby, kochający Boga, tak się można wydawać, przestrzegający przepisów. Czego chcieć więcej? Wydaje mi się, że to był nawet dobry porządek, a wręcz bardzo dobry. Nie wiem jak wy, ale ja sam osobiście mogę wam powiedzieć, że jak w życiu mam mentora czy osobę bardziej duchową nad sobą, to jestem bardziej zdyscyplinowany, tak to jakoś działa. Nie wiem jak u was. I tacy byli faryzeusze. Przepraszam. Więc kiedy Jezus naucza, a na widowni siedzą faryzeusze i grupa przyjaciół, tak jak czytamy w tej przypowieści o sparaliżowanym, grupa przyjaciół
spuszcza sparaliżowanego, bo było tak wielu ludzi, że nie mogli wejść do środka drzwiami. Jezus mówi do człowieka: przebaczone są ci twoje grzechy. A faryzeusze są bardzo zdenerwowani i mówią w wersecie 21, możemy przeczytać. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli się zastanawiać i mówić: kim jest ten, który mówi bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy prócz samego Boga? Jezus im odpowiadał. Czytamy dalej. Przepraszam. A Jezus, poznawszy ich myśli, odpowiedział im: co myślicie w waszych sercach? Cóż jest łatwiej, powiedzieć: przebaczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, powiedział do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. I mężczyzna został uzdrowiony. Faryzeusze przyszli zobaczyć, kim jest Jezus, i on im dał odpowiedź. Pokazał im, że potrafi nie tylko uzdrawiać, że nie tylko leczyć, ale ma też władzę przebaczać grzechy. W ten sposób Jezus objawił się faryzeuszem swoją tożsamość, pokazał im, kim jest. I chociaż to, co zrobił i powiedział Jezus, było niesamowite, a zarazem dla faryzeuszy było trudne do zaakceptowania, do zrozumienia. I to było, kochani, pierwsze spotkanie faryzeuszy z Jezusem. I przejdziemy teraz do naszego głównego punktu, do drugiej części naszego rozdziału o powołaniu Lewiego. I to będzie drugie spotkanie faryzeuszy z Jezusem. I zobaczymy, dlaczego im było tak trudno, przepraszam, zaakceptować Jezusa. I przeczytam, chciałbym, żebyśmy wyświetlili fragment 25 od 27 od 27 do 39. Pozwólcie, że przeczytam. Potem wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w punkcie celnym, i powiedział do niego: pójdź za mną. A on zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. I przygotował mu Lewi wielką ucztę w swoim domu. A była tam wielka grupa celników i innych, którzy zasiedli z nim za stołem. A uczeni w piśmie i faryzeusze szemrali, mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Jezus zaś im odpowiedział: nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. I zapytali go: dlaczego uczniowie Jana często poszczą, modlą się, podobnie uczniowie faryzeuszy, a twoi jedzą i piją? A on im odpowiedział: czy możecie sprawić, żeby przyjaciele oblubieńca pościli, dopóki jest z nimi oblubieniec? Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany, wtedy w te dni będą pościć. Odpowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa łaty z nowej szaty do starej, bo inaczej to, co jest nowe, drze stare, a do starego nie nadaje się łata z nowego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo wycieknie, a bukłaki się popsują. Ale młode wino należy wlewać do nowych bukłaków, i tak zachowuje się jedno i drugie. Nikt też, kto napił się starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem: stary jest lepszy. Z pewnością często czytaliście ten fragment, więc to nie jest nic nowego. Natomiast spróbujemy, tak, o, nie powiedziałem, dzisiejszym tematem jest Boża perspektywa, więc dzisiaj spróbujemy ten fragment Pisma Bożego wziąć pod innym kątem, tak żebyśmy mogli być stąd zachęceni. Więc w pierwszej części, tak jak mogliśmy przeczytać, Jezus wzywa Lewiego, aby poszedł za nim. Lewi bardzo szybko, bez żadnego oporu, bez żadnego zastanowienia, zostawił wszystko, zgodził się i urządził przyjęcie dla Jezusa i jego przyjaciół, celników, oraz dla uczniów Jezusa. I faryzeusze siedzą, patrzą i nie wierzą to, co widzą. No bo po pierwsze wyjaśnimy sobie, Lewi był celnikiem, wrogiem narodu żydowskiego. O, dziękuję.
I mimo, że był Żydem, to pracował dla Rzymu. Lewi dorobił się pieniędzy, narzucając swoim ludziom nadmierne podatki. Miał mnóstwo pieniędzy, co za tym idzie, nie miał przyjaciół. Był postrzegany jako jeden z najgorszych grzeszników. I dla faryzeuszy Lewi to była ostatnia osoba, o której można byłoby pomyśleć, że kwalifikuje się, żeby być uczniem Jezusa. Więc kiedy Jezus zaprosił Lewiego, aby ten poszedł za nim, ten niezwłocznie zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Zrobił przyjęcie, tak jak wspominaliśmy. W tamtych czasach przyjęcie to nie była stypa, tylko to było przyjęcie, wiecie. Można powiedzieć, że to była niesamowita szansa, aby więcej ludzi przyszło i poznało Jezusa. Można powiedzieć, taka dzisiejsza ewangelizacja, kiedy zapraszamy jakiegoś gościa, który jest namaszczony, który jest od Boga, to zapraszamy jak najwięcej ludzi, żeby poznało Go. Ale faryzeusze widzą problem. Widzą tylko Jezusa, człowieka, który twierdzi, że przebacza grzechy, ale tak naprawdę spędza czas z bezbożnymi ludźmi, z grzesznikami. A faryzeusze nie chcą być blisko grzeszników, ponieważ nie chcą być skażeni. Tak jak czytaliśmy, to była brać religijna. Oni chcieli prowadzić Izraela ku świętości, ku czegoś dobrego, a nie ku skażeniu, żeby przesiadywać z grzesznikami. Więc pytają się dlaczego, a Jezus odpowiada: nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. I w 32: nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. I wiecie, siedziałem i się zastanawiałem i takie pytania chciałbym zadać sobie, zadać wam. Kim są sprawiedliwi? Kim są chorzy? Czy Jezus mówi, że faryzeusze są zdrowi, więc nie potrzebują lekarza? Że grzesznicy są chorzy, dlatego spędza z nimi czas? Otóż, kochani, chciałbym wam odpowiedzieć krótkie nie. Jezus mówi, że tu nie o ludzi chodzi, którzy Go potrzebują. Przepraszam, Jezus mówi, że jest dla ludzi, którzy Go potrzebują. Ludzie, którzy wiedzą, że nie czują się dobrze i potrzebują Wybawiciela. Natomiast faryzeusze, jak wszyscy wiemy, są grzesznikami. To jest rzecz oczywista. Ale myślą, że są sprawiedliwi. Myślą, że są zdrowi. A dobrze wiemy, że zdrowy człowiek nie potrzebuje pomocy, nie potrzebuje uzdrowienia. Nie chcę nikogo tu razić, ale jestem chyba tu najlepszym przykładem. I mam wrażenie, że czasami jesteśmy w Kościele tacy poprawnie religijni, jak faryzeusze. Takie słowa, czy takie zwroty w naszym życiu, nie wiem czy waszym, ale w moim były. Taki już jestem. Jestem, jaki jestem. Dam sobie radę. Nie potrzebuję pomocy. Przepraszam, że żyję. Brzmi podobnie? Grzesznicy wiedzą, że nie wszystko jest w porządku. Wiedzą, że potrzebują kogoś, kto ich zbawi. Wiedzą, że są słabi, poszukują pomocy, akceptacji. Jezus jest też dla faryzeuszy. On ich odpowiada na ich pytanie, pokazuje im swoją moc. Ale dopóki faryzeusze nie będą mogli i nie chcą dostrzec siebie jako grzeszników, a Jezusa jako swojej nadziei, to nigdy nie będą w stanie zrozumieć, kim był Jezus i co robił. I tak staję tu przed wami i słuchajcie, kochani, nie jestem w ogóle lepszy od was. To, że głoszę, to nie jestem jakiś wyższy, lepszy. Tak samo potrzebuję Jezusa. My potrzebujemy Jezusa. I Jezus szuka ludzi otwartych, którzy potrafią być otwarci, którzy są bezbronni, którzy postrzegają siebie właściwie. Poszukuje osób, którzy potrafią powiedzieć: potrzebuję pomocy, Jezu. Wiecie co, to jest bardzo trudne, bo mamy nasze ego, mamy dumę, mamy pychę, mamy pewien status społeczny
I nie chcemy wyglądać na ludzi słabych, załamanych, potrzebujących. To takie nieludzkie. A zwłaszcza, że żyjemy w kraju, gdzie słabi ludzie są postrzegani bardzo, bardzo. My jesteśmy krajem honorowym, więc nie lubimy ludzi słabych, potrzebujących. Zdarza się też, że gardzimy słabymi ludźmi. Wolimy mówić, że u nas wszystko w porządku, wszystko gra, jest dobrze, gra gitara. I trudno nam prosić ludzi o pomoc czasami, kochani, a co dopiero Boga, którego nie widzimy. Ale wszyscy jesteśmy słabi, ja jestem słaby, załamani, chorzy, potrzebujemy Jezusa. To jest po prostu prawda, jedna Boża wielka prawda. Im bardziej się przed tym ukrywamy, tym bardziej stajemy się podobni do obłudnych faryzeuszy, którzy mijają się z Jezusem, którzy Go mieli na wyciągnięcie ręki. Ale jest dobra wiadomość, że chociaż jesteśmy grzesznikami, Jezus chce być z nami, spędzać z nami czas i wzywa nas, abyśmy szli za Nim, tak jak wezwał Lewiego do tego. Od wersetu przeczytajmy sobie 33, przepraszam, do 35. I zapytali Go, dlaczego uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie uczniowie faryzeuszy, a Twoi jedzą i piją? A On im odpowiedział, czy możecie sprawić, żeby przyjaciele oblubieńca pościli, dopóki jest z nimi oblubieniec? Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany, wtedy, w te dni będą pościć. Kiedy faryzeusze widzą Jezusa z Lewim i z Jego przyjaciółmi, widzą świętego. Jezus był dla nich rabinem, był nauczycielem. Widzą świętego nauczyciela, który spędza czas z grzesznikami i celnikami, łamiąc wszystkie prawa i przepisy. I pytanie, które zadają w wersecie 34, to wyglądają na takie konie, które mają klapki przed oczami i nie chcą widzieć nic szerzej i mówią, uczniowie Jana często poszczą i pilnują przy przestrzeganiu zasad, podobnie uczniowie faryzeuszy. Swoi natomiast jedzą bez przerwy i piją. Nie wiem, czy wiecie, w tamtych czasach zazwyczaj każdy rabbi i faryzeusz miał swoich uczniów. Faryzeusze pościli około 2 razy w tygodniu i tego oczekiwali też od swoich uczniów, że uczniowie ich też będą pościć. I oni postrzegali Jezusa też jako rabina, czyli myśleli, że uczniowie Jezusa też powinni pościć i Jezus też powinien pościć. Ale Jezus im mówi, dlaczego nie poszczą? I wyjaśnia im Jezus w wersecie 35. I 34, przepraszam. Czy możecie sprawić, że przyjaciele oblubieńca pościli, dopóki jest z nimi oblubieniec? W Starym Testamencie często czytamy, czy widzimy obraz Boga jako oblubieńca i Izraela jako oblubienicy. Bóg chciał, aby Jego oblubienica, czyli naród izraelski, był wierny, była wierna swojemu jedynemu prawdziwemu Bogu. Ale Izrael zdradził Boga, będąc niewiernym, podążając za innymi bogaczkami. I teraz Jezus mówi, ja jestem oblubieńcem, jestem pośród was. W opowieści sparaliżowanego, nie czytaliśmy tego całego wersetu, ale Jezus, kiedy nazwał siebie Synem Bożym. Jak otworzymy sobie Księgę Daniela, 7 rozdział od 13 do 14 wersetu, możemy czytać tak. Daniel pisze, widziałem też w nocnych widzeniu, oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieka. Przyszedł też do Odwiecznego i przyprowadzono go przed Niego. I dano Mu władzę, cześć i królestwo, aby wszystkie ludzkie, wszystkie narody, języki służyły Mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a Jego królestwo nie będzie zniszczone. Przeczytałem to, kochani, dlatego, że Jezus, mówiąc, co jestem Synem Bożym,
faryzeusze bardzo dobrze znali prawo i on do nich mówił w ich języku, on mówił do nich w ich kodem, on mówił, oni go rozumieli, co on do nich mówił. Dlatego on mówił, bo on chciał, żeby oni go poznali. Używa zrozumiałego języka dla faryzeuszy. Chciał im powiedzieć, to ja jestem Mesjaszem i jestem tu pośród was. Oczekujecie mnie, oto jestem. Nie wiem, jak z was, ilu z was pości w swoich domach, ale post jest takim, można powiedzieć, aktem poddania się, oddania czegoś Bogu, czy z rzeczy, której sobie nie radzimy i często, nieczęsto, nie wiem jak wy, ja swego czasu pościłem dość dużo. Jest tu taki akt, kiedy post to jest akt, kiedy możemy przybliżyć się do Boga i Bóg jest z nami. I Jezus im mówi, jestem Mesjaszem, jestem pośród was i teraz nie trzeba pościć, będziecie pościć później, kiedy odejdę. Jezus chciał, aby się faryzeusze do Niego przybliżyli. Powiem wam szczerze, że zawsze jak czytałem Biblię i myślałem o faryzeuszach, to byłem na nich zły, bo zawsze myślałem, to ci źli faryzeusze, którzy zabili Jezusa. Nic dobrego o nich nie można powiedzieć, zatwardziałe serca. Ale myślę w tym momencie, kiedy rozbierałem te fragmenty na części, że to byli ciekawi ludzie, chcieli zrozumieć, co robił Jezus, kim był Jezus. Przybyli nawet z daleka, zadawali pytania. Jezus dawał im odpowiedzi w sposób, jaki mogli zrozumieć, ale oni nie chcieli zrozumieć. Nie rozumieli do końca i nie widzieli, ponieważ wciąż byli skupieni na tym, jak powinno wyglądać według ich rozumiewania, jak to powinno się dziać, jak oni oczekiwali Jezusa na Jego przyjście. I nasuwa się pytanie, że my też w taką pułapkę możemy wpaść. Zamiast spędzać czas z Bogiem, spędzamy czas na robieniu dobrych rzeczy. Zamiast być z Jezusem, spędzamy czas pracując dla Jezusa. Możemy robić wszystkie właściwe i święte rzeczy. Możemy chodzić do kościoła, możemy prowadzić służbę, czytać Biblię, modlić się, słuchać uwielbienia muzyki. Nie wiem jak wy, ja akurat lubię słuchać muzykę, czy to w pracy, czy to gdziekolwiek jeżdżę. Ale nie czujemy się napełnieni z Bogiem, ani napełnieni przez Ducha Świętego. I Jezus w dalszym ciągu cały czas próbuje Jezusowi i faryzeuszom powiedzieć, mówić do nich za pomocą przypowieści. I w 36 Jezus kontynuuje i czytamy. Opowiedział im też przypowieść, nikt nie przyszywa łaty z nowej szaty do starej, bo inaczej to, co jest nowe, drze stare, a do starego nie nadaje się łata z nowego. A ta przypowiedź jest akurat bardzo prosta, czy ten werset jest bardzo prosty. Przepraszam. Nie sądzę, żeby ktokolwiek zniszczył nową koszulę tylko po to, żeby załatać starą. Dlaczego? Ponieważ zniszczymy nie tylko nową koszulę i łata nie zadziała, ale stracimy zarówno starą, bo i tak nowa, próbując naszyć na starą, to się podrze. Więc te dwie rzeczy nie mogą ze sobą współdziałać. I czytamy dalej w 37 i w 38 rozdziale. Nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo wycieknie, a bukłaki się popsują. Ale młode wino należy wlewać do nowych bukłaków i tak zachowuje się jedno i drugie. Pytanko, co to jest bukłak i jak to wszystko działa? Już tłumaczę. Zwykle bukłak do wina wytwarzało się z owczej skóry. Można było wlewać młode wino do bukłaka. Zapieczętowało się to wszystko. Tam zaczynała dochodzić fermentacja. Podczas fermentacji zaczęły się wydzielać
gazy i worek się rozciągał razem z fermentacją. I bukłak na wino można było użyć tylko raz, bo jeśli spróbujemy go użyć drugi raz, to pęknie, ponieważ może się już nie rozciągnąć tak za pierwszym razem i po prostu pęknie. Zatem do nowego bukłaka można wlać tylko młode wino, ponieważ jest ono elastyczne i będzie się rozciągać. Jeżeli do starego bukłaka nalejemy młodego wina, bukłak pęknie i straci wino, dlatego że nie wytrzyma napięcia fermentacji i gazów. Jezus mówi: ja jestem nowym winem, ja robię coś nowego. Faryzeusze, hej, jesteście starymi bukłakami. Próbujecie zrozumieć, kim ja jestem i co robię poprzez wasze stare sposoby myślenia, ale to nie działa. I temat dzisiaj jest Boża perspektywa. Jezus próbuje powiedzieć: zmieńcie swoją perspektywę myślenia. Zmieńcie sposób myślenia. Robię coś nowego i nie pasuje to do waszego starego sposobu myślenia. Tego, czego oczekujecie, żebym robił. A jeśli nie chcecie młodego wina i nie pasuje, jeżeli chcecie młodego wina i chcecie mnie, jeśli chcecie zrozumieć, co ja robię, musicie być jak nowe bukłaki. Kochani, my też potrzebujemy być nowymi bukłakami. Ja wiem, że jest to trudne. W ostatnim wersecie 39 czytamy: nikt też, kto się napił starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze. Jeśli nowe jest lepsze, to dlaczego ludzie mówią, że stare jest lepsze wino? Ano tak się dzieje, kochani, że trudno nam porzucić nasze stare sposoby myślenia, nasze nawyki. Wolimy, przyzwyczajamy się jako ludzie do pewnych działań, do pewnych określonych zadań. Często, gęsto boimy się pracę nawet zmienić. Jeśli jednak nie staniemy się jak nowe bukłaki od wina, będziemy tęsknić za nowymi rzeczami, które Bóg czyni wokół nas podobnie, tak jak z faryzeuszami. Kończąc, kochani, chciałbym zrobić wyzwanie. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem, że przyrównałem nas do faryzeuszy. Natomiast chciałem pokazać obraz tego, że faryzeusze też byli ludźmi, którzy szukali Boga. Od pewnego czasu w Kościele jesteśmy na fali, czy w takim nurcie, gdzie chcemy więcej Boga. Mogliśmy doświadczyć ze 2 tygodnie temu, kiedy przyjechał jeden gość z Betel, który mówił, modlił się, ludzie upadali, mówił: jest więcej. Nie jesteśmy w stanie pójść dalej, jeżeli nie będziemy zmieniać naszego myślenia. Nie jesteśmy w stanie otrzymać coś więcej, jeżeli nie będziemy nastawieni na coś nowego. Ja nie chcę wam powiedzieć, że już zmieniłem, bo ja cały czas jestem w tym procesie. Natomiast chciałbym was zachęcić teraz podczas tej piosenki, podczas tych pieśni, abyśmy wyszli do przodu. Nikt na nikogo nie będzie rąk nakładał, ale to będzie akt, jak Marcin mówił, kiedy oddamy swoje myślenie Bogu. To, co mówię o dzieciach, może niektórych z was się nie podoba, że te dzieci chodzą, że tu przeszkadzają, flagują, latają, drą się. Mi też to przeszkadza, zwłaszcza jak płaczą. Nie lubię tego. Natomiast jest to coś innego, do czego nie jestem przyzwyczajony, ale wiem, że Jezus mówi: ja jestem młodym winem. Ja jestem tym, co ty potrzebujesz. I teraz przyszło mi na myśl jeszcze z listu pierwszego Piotra, pierwszy list świętego Piotra. Przepraszam, bo to nie było planowane. Pierwszy Piotra, pierwszy werset, 15 rozdział. Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Gdyż jest napisane:
świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Kochani, powstajmy, będziemy się modlić. Kochany Ojcze, dziękuję Tobie, że Ty jesteś święty. Dziękujemy Ci, Jezu, że Ty jesteś tym nowym winem, który przyszedł, który się objawia, który mówi do nas, który pokazuje, który zachęca, który wyciąga rękę. Chcemy, Jezu, przyjść z otwartymi sercami do Ciebie. Chcemy przyjść, Duchu Święty, i zmieniaj to, co w nas, Panie, to, co nas trzyma, aby doświadczać Ciebie więcej. To, co nas trzyma, abyśmy mogli otrzymywać więcej od Ciebie, Duchu Święty. Dziękuję Tobie, Ojcze. Dziękuję Tobie, Jezu, za to, że Ty jesteś dobry. Za to, że Ty zawsze wyciągasz rękę i czekasz na nas. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen. Dziś przychodzę do Ciebie, stoję w Twojej